Zadaj to A, pytanie. tak. Ciasto. Ciasto? Truskawki ze śliwkami. Mam do ciebie pytanie, jak oceniasz, kiedy nasza cywilizacja dojdzie do momentu, gdzie tacy przeciętne osoby jak my, akurat na bluzę NASA, będziemy mogli latać turystycznie w kosmos? Myślę, że za 70 lat? W sensie już można, nie? Tylko trzeba zapłacić drogo. Dużo, z tego co wiem. Jak teraz dostałem. Ale tak turystycznie, no to tak myślę, że 70-80 lat. Racjonalna odpowiedź, bo właśnie często ludzie myślą, że to będzie 20 lat. Nie, no nie, raczej myślą, nie. Myślą, że właśnie krótko. Za drogie jest na razie, żeby za 20 lat już normalnie polecieć. No 70. Jak cool. Macie streamy? Tak. Ja też mam. 2700 osób. Od kiedy wy streamujecie? Streamujemy od 2013. 8 lat. Kurwa. Od 2013 streamujemy, 12 nawet. Tyle co na księżyc lecą. Jeszcze nie było bezprzewodowego internetu praktycznie. Nie wiem jak my to zrobiliśmy wtedy. Pierwszy stream był w 2012 na podwórku. Z kablem jakoś, nie? Coś... Nie, z mojego domu łapało jeszcze. No. Aha, Wi-Fi łapało z domu bączka. No, ale fajnie. Wtedy też łapaliśmy numer telefonu do Daniela Benzy. Nie wiem czy pamiętasz. I ludzie zaczęli do niego dzwonić. Miał tysiące numerów nieodebranych kolejnego dnia. Nie kojarzysz Benzy, Daniela? A Roberto Stal kojarzysz? Niestety nie. Ale ona pewnie od niedawna ogląda. Czemu ty pytasz? No, ja... 39 liczba? Co sądzisz? Pechowa, nie pechowa? 39? 39. Nie, nie pechowa. Nie pechowa. Nie. Widzisz, mamy kolegę, który sądzi inaczej. No odmienne, zgoła odmienne. Pani nie się boi. Dlaczego? No właśnie jak myślisz, dlaczego ta liczba go prześladuje? Ogólnie to jest Roberto Stal 69. Ustawisz sobie taki alias na Gmailu, ponieważ myślisz, że jest ze stali, myślisz, że jest latynosem, nie wiem, Roberto, i myślisz, że prześladuje go liczba 39. Roberto. Wytłumaczysz mi ten przypadek? Oraz możesz powiedzieć, jak teraz patrzysz na świat. Po tej wiadomości? No generalnie tak, jak patrzyłam przed chwilą, no coś jest nie tak. A wiesz, kim może być Roberto Stal? Bo tam mówisz, że nas kojarzysz. No. Kojarzysz Roberto Stal? No nie. Taki chłopak z brodą i łysy jest. Miał irokeza takiego wąskiego. Ej, ja czekaj, no a ty też jesteś z Ruberką? Bo tu widzowie nasi piszą. No tak, no jestem. Okay. No to ten, co z wami nagrywa, nie? Wybacz ignorancję. Nie wiedzieliśmy, ja nie wiedzieliśmy. Nie wiedziałem. A na Twitchu streamujesz? Nie, na YouTubie. A jak się nazywasz? Nie powiem, bo nie. Nie. Robimy ci rajd. Nie, no nie. No dawaj. Zyskosia, już powiedziałem. Zyskosia, nie musi mówić. A będziecie kręcić kołem sobie potem? Można tak to nazwać. Najgorsze pytanie. Można tak to nazwać. O, widzę w czatu ciebie. Widzę, że Gigi coś pisze, moderator. A to YouTube. Pozdrawiam czy Gigi. Twitch? Na YouTubie. YouTube. O. Pozdrawiam Gigi. No dobra, masz właśnie streama teraz odpalonego. Kornel napisał, że z głowy Robura będą startować w kosmos. Kornel, ja nie mogę. O chuj. Dzięki, nie, no, atakują mnie. Widzowie twoi nie wiedzą też o Roberto Stal. A ciekawe, czy widzowie u ciebie oglądają WK? To napiszcie. Mi się zdarza was oglądać. Już masz rajdzika. I widzowie od nas... Dzięki za rajda. Zajebiście. Ale jesteście super, nasi widzowie. A powiedz mi, właśnie ciekawy jestem, z jakich materiałów nas kojarzysz najbardziej? Tak, bo pewnie... Najbardziej? Na nasz kanał. Ciekawi mnie to bardzo. Ja bardzo lubiłam tą serię, jak nagrywaliście, braliście youtuberów i sprawdzaliście maksy. Im na ławce na przykład. No ja lubiłam tą serię bardzo. Nie powiedziałem, że akurat z tych materiałów, ale to fajnie słyszeć. Ja bardziej obstawiałem, że taka osoba jak ty może nas kojarzyć z materiałów typu, że testujemy coś, jakieś płatki śniadaniowe, takie, że siedzimy i se gadamy. To też oglądałam. To też. Okay. Ale najbardziej to lubią właśnie to maksy. To było najciekawsze. Tak, cały czas będą, no. Cały czas są. No to będę oglądać. Dobra. Zrobiliśmy rajzika i lecimy dalej na OME. Dziękuję. Bardzo miło. Powodzenia i dużo siły dla ciebie i dla twoich widzów. Pa. Pa, pa. Ale fajnie, Boże! Ich to się totalnie nie spodziewałam na OME, serio. Totalnie. A ich to akurat lubiłam oglądać przez jakiś czas, no miałam, także oglądałam ich cały czas. Ale mega.
Ja nie mogę. Ej, szczerze, żadnym youtuberem, a spotykaliśmy przecież takich youtuberów mocnych. Żadnym youtuberem się tak nie podjarałem jak nimi. No po prostu mega. Roberto Stal. Nie mam mokro, ale po prostu mega fajnie. Byłam na wycieczkach. No, wiem, gdzieś tam byłaś za granicą. 3 złote. A ja musiałem być nad polskim morzem. Ja też byłam w kamperze nad polskim stanem i w ogóle ekipą. Tydzień później, byłaś tydzień wcześniej przede mną. Dokładnie. A potem poleciałam do Bułgarii. No. Siema Filipek, dzięki, siema. Tydzień wcześniej przede mną, a ja nie wiem, dzisiaj przyjechałem, no i w sumie nie wiem, tak sobie patrzę i obszerzałem internet, co się dzieje. Spotkałeś WK, nie? No, przez przypadek, w ogóle nie wiem, jak to się stało. Ja też byłam w szoku, ja, że WK tutaj. Ja na początku myślałem, że to ten, jakiś, wiesz, ktoś OBS-a daje, czy ja też, no. Już takie, o nie wierzyłem. Ale później dopiero ogarnąłem, że to oni. No, ja tak się spojrzałem, tak rozszerzyłam się, tak w szoku, nie? I oni zaczynają sobie do mnie gadać i ja tak, co? Ale aż dziwnie, tak, ja się czułem taki chudy bardzo, taki bez sił. Nie, no to nie. Bez życia, że tak, oni tak ten, no ja. Dobra, słuchaj, ja lecę. Pewnie dobra. Się spotkamy. Pewnie tak. Siema. Ej, mam dobry humor przez tę WK, serio. Teraz? Jest git śmieszny, no i elegancko. TikToka. No. Co? Co? Obejrzałem. No. I zastanawiam się, co ci ludzie mają w głowach. A co wstawiają? No bo tam TikTok był taki, że jakiś, nie wiem, dzieciak, dziewczyna, co to było, siedzi tak jakoś dziwnie z bluzą, z depresją, że coś tam, czas coś tam odpuścić i w ogóle, a ja ich nie rozumiem tak czasami, co nie? Co tak patrzę. Czego nie rozumiesz w tym TikToku? No nie wiem, ale dziwni są czasami ludzie tacy. No co, no ciężkie życie mają, no. No, ale wiesz, lepiej przeczytać, ja przeczytałem książkę Milionera. Jestem bardzo mądrym człowiekiem. Aha, jak przeczytałeś książkę, to tak. No. Ej, skoro, o, ja robię dzisiaj przecież ten, sprawdzam wiedzę streamerów dzisiaj. No to dawaj. Ile człowiek ma chromosomów? No, jeszcze na lekcjach siedział. Nie wiem. No nie wiem, nieskończenie wiele, chyba coś takiego tam było, albo nie wiem w sumie, co ja mogę powiedzieć, bo ja nie wiem. A masz dodatkowy chromosom? A nie wiem, co to jest nawet. Jakbyś miał strzelać, to masz czy nie masz? A nie wiem, co to jest, więc powiem, że mam. Wyjdę na debila. Dobra. No dobra, zmienimy pytanie. Tego no. Nie było. 2 plus 2 razy 3. Ja pierdolę. Ej, to jest łatwe, spokojnie. 2 plus 2, masz 4 razy 3, to chyba 12, tak? Nie. No 12, a i co? No tak, no, nie do końca. Nie, czekaj, bo jakoś tak była zasada liczenia tego całego, matematycznego, tam było dodawanie chyba, odejmowanie, może dzielenie. O kurwa, żebym ja to wiedział jeszcze, jak tam dalej szło, co tam dalej było. Czekaj, 2 plus 2 razy 4. 2 plus 2 razy 3. A razy 3? Dobra, bo mi się pomyliło. Nie wiem i tak dalej, nie. To, ale jakbym miał kalkulator, bym szybciej to obliczył. Okej. Okay. Ja mam zagadkę, tylko muszę wymyślić na szybko. Nie no, nie mam. Dobra, teraz mam do ciebie pytanie. Kto jest najlepszym streamerem na OMTV? Ja. To też, ale kto? Jeszcze, oprócz siebie. No, Czeksu? O! Co ty mi jakąś kurde kamerkę tutaj dajesz? No, no masz szczęście. Już chciałem zobaczyć. No myślałam, żeby pokazać jakieś niecenzuralne rzeczy tutaj. Nie, ja nie jestem taki, żeby tutaj ten. Ale chciałem na Solisiakowi kiedyś tak zrobić takie coś, żeby pokazać, bo mnie ten nerwował. Wiem, mówiłeś. Pokaż mu tak, bo nie wiem skąd, nie będę pobierał takich obrzydliwych zdjęć teraz na komputer. Znowu cel na mieszkanie, ile ty tych mieszkań masz, hehe. No dobra, cel swoje, ja mieszkanie, lecę. No. Quiz zdałaś na 100% i fajna świnia tam jest. Dzięki. No dobra, to siema. Baba. Ej, muka ci lata. Ma lata, no. Spotkałeś Wuka? Co to jest? No warszawski koks. Nie znam. Nie, no weź. Ale co? No ekipa Wuka. A, to mówi się od razu. No. Nie. Wyj na omę dzisiaj, czaisz? Spotkałam ich. A, okej. No jarałam się jak nigdy.